Witam ponownie na moim kanale. Dzisiaj u mnie w Instant Pot sernik z dyni. Jest to mój trzeci rodzaj sernika z tego garnka i jestem po prostu pod wielkim wrażeniem, jak one wychodzą. Spójrzcie, jak pięknie się prezentuje sernik z dyni robiony przeze mnie pierwszy raz. Nigdy jeszcze takiego nie robiłam. Byłam bardzo ciekawa, jak będzie smakował i jestem zachwycona. Zostańcie ze mną do końca, wszystkie składniki będą wymienione pod filmikiem na YouTube i tutaj produkty. Spód do sernika będę robiła z tych ciastek i 4 stołowe łyżki masła. Te ciastka u nas się kupuje przeważnie w okresie jesiennym, halloweenowym. To są takie przyprawione ciastka cynamonem i goździkami. One takie troszkę są pikantne, później więcej na ich temat powiem. 2 serki Philadelphia, 2 jaja, 1 puszka, cała puszka organic puree z dyni, skrobia kukurydziana, biały cukier, brązowy cukier i zwykła biała mąka, cynamon, zmielony imbir, zmielone ziele angielskie, gałka muszkatołowa i przyprawa do ciasta dyniowego. Waniliowy ekstrakt, olej w sprayu, maszynka do zmielenia ciasteczek, to jest ta, co zawsze używam do innych serników i tutaj miarki mam, pół łyżeczki, jedną łyżeczkę małą, stołową, pół kubka i 1/4 kubka szklanki. Foremkę będę używała tą z ruchomym spodem, rozmiar na centymetry 17,7 na 7,6 cm. Wycięłam kółko z pergaminowego papieru. Tak jak widzicie, będę wkładała i tak powinno idealnie pasować. I zaczynam robić spód. Rozpuściłam 4 łyżki masła w mikrofali. Ciastka mają taki rozmiar, co najmniej 20 ciastek potrzeba na spód do sernika. Także wkładam 20, postaram się zmieścić 20 ciasteczek i je tutaj szybko zmiksować na taki drobny piasek. Te ciastka już są tak troszkę przyprawione, one są takie lekko pikantne, mają w sobie cynamon i goździki. Również mogą być to jakieś ciasteczka, jeżeli nie macie tych z imbirem. No coś takiego, co będzie pasowało właśnie do sernika dyniowego. Jeżeli wasze ciasteczka są mniejsze, no to tak 25 małych ciasteczek bym na pewno tutaj dała. Tych dużych ja włożyłam 20 i teraz je szybko zmiksuję na taki piasek. Dosłownie wszystko to samo, co robiłam w tych innych sernikach, czyli w serniku oryginalnym i czekoladowym. Sprawdzam, czy wszystkie ciasteczka się zmieliły i wszystko jest dobrze. I już wam pokazuję. Taki z tego powinien wyjść piasek. Sypkie. Przerzucam do większej miski. Wlewam 4 łyżki roztopionego masła w mikrofali do środka. I teraz wszystko razem połączę, żeby teraz z tego wyszedł taki po prostu mokry piasek. Do czekoladowego sernika dawałam ciastka Oreo, a do zwykłego, oryginalnego dawałam cynamonowe herbatniki. I proszę bardzo, tak to teraz powinno wyglądać, taki mokry piasek. I teraz olejem w sprayu wypsikam foremkę. Przypominam, używam foremkę z ruchomym spodem, rozmiar 7x3 incie, polskie wymiary już wcześniej podałam i również będą wymienione pod filmikiem. Papier pergaminowy wycięty do środka i psikam spód i boki. Ciastka z masłem do środka. Lekko rozprowadzę łyżką i szklanką ubiję spód. Dosłownie wszystko to samo, co w tych innych sernikach.
I dokładnie tak samo wkładam do zamrażalnika na czas robienia sernika. Także pamiętajcie, zamrażalnik, nie lodówka. I teraz zaczynam robić masę sernikową. Do miski wrzucam 2 kostki serka Philadelphia. Ja ten serek wyjęłam troszeczkę wcześniej, także on już był lekko miękki, ale też pierwsze co robię, to najpierw go dobrze sobie rozbiję i dopiero dodam resztę produktów. Dodaję 1 całą puszkę organicznego purée z dyni. Jeżeli nie macie organicznego, nic nie szkodzi, może być oczywiście zwykły. 2 stołowe łyżki skrobi kukurydzianej, cornstarch. Jedna mała łyżeczka cynamonu. 3 następne przyprawy będę dawała po pół małej łyżeczki, ale jeżeli chcecie, to możecie śmiało dać po 1 łyżeczce. Czyli teraz daję tylko pół małej łyżeczki gałki muszkatołowej, pół małej łyżeczki zmielonego ziela angielskiego i pół małej łyżeczki mielonego imbiru. Ja z tymi przyprawami nie będę tak tutaj szalała, ponieważ jest to mój pierwszy sernik dyniowy. I teraz dam 2 stołowe łyżki przyprawa do ciasta dyniowego. 2 łyżki stołowe. 1 łyżka stołowa waniliowego ekstraktu. 1/2 cup, czyli pół szklanki jasnego brązowego cukru. 1/4 cup, czyli 1/4 szklanki białego cukru. 1/4 cup, czyli 1/4 szklanki białej, zwykłej mąki. I teraz to wszystko razem połączę. Ten sernik naprawdę bardzo łatwo się robi. Tak jak widzieliście, praktycznie wrzuciłam wszystkie produkty do miski. Teraz je zmiksuję i na końcu dodam jajka. Jedyne co, to dałam te serki na początku, żeby je rozbić, żeby były miękkie, ale też tego nie musiałam robić. Mogłam bez problemu wrzucić wszystko, wymieszać i na końcu wlać jajka. Wymieszałam tylko tak, żeby te produkty się połączyły. Tutaj zgarnę troszeczkę z tych brzegów miski. Od razu dodam 2 całe jaja i ponownie wszystko zmiksuję do połączenia produktów. Masa sernikowa gotowa. Wyjęłam z zamrażalnika spód, który wcześniej robiłam, i wlewam masę sernikową do foremki. Koniecznie musicie spróbować tej masy. Już bardzo ładnie pachnie, a smakuje dosłownie jak jesień. Przepyszna. Ja uwielbiam przyprawy, te wszystkie, które tutaj dałam, także koniecznie musicie posmakować tej surowej masy. Konsystencja tego sernika jest taka luźniejsza, także bez problemu rozprowadzi się dobrze w tej foremce. Tak to powinno wyglądać. Ja dzisiaj będę korzystała z mojego 8 Quart Instant Pot. On jest troszeczkę większy, ale bez problemu on się zmieści do 6. Tu mam garnek w ręku od 6 i postawię go do góry nogami, żebyście uwierzyli, że na pewno możecie go zrobić w 6 Quart Instant Pot. Także śmiało możecie robić. Do mojego 8 Quart wlewam 1,5 szklanki wody. 1,5, ponieważ on jest większy, do 6 wlałabym tylko 1 szklankę. Foremkę postawię na tym oto stojaczku, który przyszedł z kupionym Instant Pot. Wcześniej na innych filmikach widzieliście, że robiłam sobie taką ze srebrnej folii pomoc, taki rękaw, żeby włożyć i wyjąć. Po prostu w tym większym jest troszeczkę więcej miejsca i ten stojaczek jest większy i jest po prostu łatwiej włożyć i wyjąć, więc nie będę robiła tego rękawa. Tak to wygląda.
Zamykam przykrywę. Oczywiście upewniłam się, że uszczelka jest dobrze założona. Ustawiam zaworek w pozycji sealing, żeby zebrało się ciśnienie. I ustawiam Instant Pot na opcji Pressure Cook. W innych może być to opcja manualna na wysokie ciśnienie na 42 minuty. Teraz garnek będzie zbierał ciśnienie i jak zbierze ciśnienie, będzie odliczał do dołu. Po skończeniu zostawiam na 40 minut na naturalne odparowanie, ale na wyłączonym garnku. Czyli jak się skończy i wyskoczy mi tak jak teraz 00, od razu wyłączę Instant Pot z prądu, żeby nie było procesu gotowania. Także albo wyłączacie z prądu, albo możecie nacisnąć po prostu guzikiem cancel, off, zależy jak jest u Was. Nic z tym zaworkiem nie robię, 40 minut po skończeniu. Spójrzcie koniecznie na zegarek, u mnie była 3:20 i po 40 minutach otwieram przykrywę, ciśnienia już nie było. I spójrzcie na ten piękny sernik, przepięknie pachnie, te wszystkie przyprawy, które dałam do środka, naprawdę dają niesamowity aromat. Sernik się zrobił bardzo ładnie. One, te serniki mają to do siebie, że one troszeczkę rosną, a w czasie, kiedy one odpoczywają, opadną. Także na 100% ten sernik był wyższy, po tych 40 minutach on sobie tak ładnie opadł. Teraz on jest bardzo gorący, zostawię go teraz do schłodzenia. I jeszcze jedna rzecz, jeżeli na wierzchu byście mieli skroploną wodę, weźcie kawałek papieru albo ręcznika papierowego i po prostu, żeby ta woda wchłonęła w ten ręcznik. On jest gorący, zostawiam do ostudzenia i wkładam do lodówki. Ja zawsze wkładam do lodówki na noc. Pamiętajcie, co najmniej 8 godzin w lodówce albo na noc. Ja polecam na noc i tutaj już na drugi dzień u mnie jest ranek. Wyjęłam sernik z lodówki i tak jak przy tych innych sernikach mam taki kubek, żeby po prostu pomógł mi wyjąć ten sernik z foremki. Czasami trzeba tak puknąć, żeby ten sernik odlepił się od tych brzegów. Pociągam foremkę do dołu i spójrzcie jak pięknie wychodzi. Sernik gotowy. Spójrzcie jak pięknie ten sernik wyszedł. Naprawdę jest przepyszny, koniecznie musicie wypróbować. Spód blaszki bez problemu schodzi. Ten sernik nie jest aż tak delikatny, więc można sobie pozwolić, żeby tak wziąć w ręce i zdjąć też ten papier pergaminowy, żeby położyć sernik na talerz. I tak oto prezentuje się mój pierwszy dniowy sernik z Instant Pot. Piękny. Teraz zrobię bitą śmietanę, czyli będę używała Heavy Whipping Cream. Jest to śmietana do ubijania piany. Jedna szklanka i 3 stołowe łyżki cukru. I po prostu ubiję w mikserze na gęstą masę. Tutaj możecie ozdobić ten sernik jak tylko lubicie. Taka, wydaje mi się, domowej roboty bita śmietana najbardziej pasuje. I tak oto włożę sobie do takiego rękawa, żeby lekko udekorować. Ja nie mam zdolności dekoracyjnych, także proszę mi wybaczyć, zrobię tak jak potrafię. Na kalendarzu już mamy wrzesień, u mnie sezon dyniowy oficjalnie otwarty. 2 tygodnie temu dodałam filmik, jak robiłam kremową zupę z dyni. Przepyszna, bardzo polecam. Tydzień temu dodałam filmik, jak robię dynię makaronową. Koniecznie zajrzyjcie. Jesień zbliża się szybkimi krokami, więc mam nadzieję, że wypróbujecie jakieś smakołyki właśnie zrobione z dyni. I tutaj ukroiłam duży kawałek sernika. To będzie moje śniadanie. I spójrzcie, jak pięknie się prezentuje ten sernik w środku. Po prostu idealny, piękny, wygląda jakbym naprawdę z jakiejś cukierni kupiła. Spójrzcie w środku. Bardzo ładnie wygląda. Bardzo łatwo się go kroi. Daję sobie 10 punktów za ten sernik, bo naprawdę wyszedł przepyszny.
po prostu ponad moje oczekiwania, także koniecznie wypróbujcie. Ja teraz tutaj robię test i spójrzcie, jaki ten sernik jest mięciutki. Ten spód naprawdę jest bardzo dobry, te ciastka idealnie pasują do tego sernika. No dla mnie jest po prostu mega. Z tych wszystkich trzech serników to powiem oryginalny, ten i dopiero potem czekoladowy, według mojego gustu po prostu czekoladowy moim zdaniem jest za bardzo czekoladowy. Śmiesznie to powiedziałam, ale niestety tak uważam. Koniecznie wypróbujcie, dajcie mi komentarz i oczywiście subskrybuj mój kanał i polub mój filmik i nie zapomnij nacisnąć dzwoneczka, żebyście dostawali powiadomienia o nowych filmikach.